Ewangelia Jana, 18 rozdział, od 15 wersetu. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec, pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Tutaj wielu historyków twierdzi, że Jan mówi sam o sobie. On miał taki styl często, że mówił o sobie w którejś tam sobie liczby jakieś tam pojedynczej. Ale to tak zupełnie na marginesie. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. Widać, że Piotr po raz pierwszy nie wytrzymuje. I tutaj widać też bardzo mocną rzecz, moim zdaniem, że z jednej strony jest człowiek, który idzie za Jezusem. Potem Piotr idzie. Przecież gdyby miał w sobie stricte w ogóle lęk od A do Z, to by nie szedł, no bo po co? Po co gdzieś ma się w to miejsce udawać? Ale tutaj widać człowieka, który ma dobrą intencję, ale charakter tego człowieka jest drobiazgach. Dlatego często właśnie ja się dzisiaj przyglądam ludziom, którym nie można zarzucić, że mają złą intencję, bo nie mają. Mają dobre intencje. Ale przez charakter po prostu się wycofują, tak jak on się wycofywał. A czeladź i służba stali przy rozmiconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też z nimi Piotr i grzał się. Widzimy, że on nie odchodzi stamtąd. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i świątyni, gdzie się odchodzą wszyscy Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy mnie słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. Przeciwna rzecz. Jezus, który przede wszystkim nie tłumaczy się nikomu. To jest bardzo ważne. Nie tłumaczy się w ogóle z tego, kim jest. Wielu ludzi, wielu wierzących ludzi próbuje wytłumaczyć światu intencje Boga, pewne koncepcje Boga. Chcą jakby za wszelką cenę, żeby ludzie to pojęli. Ja nieraz słyszałem, jak ludzie mówili, tłumaczyli ludziom, dlaczego Bóg nie ingerował w czasie wojny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fakty są takie, że Jezus nigdy tak nie robił. On nigdy w życiu nie tłumaczył się nikomu. Dlaczego? Ja też często to powtarzam, mówię, nie możesz się tłumaczyć z prawdy. Nie możesz się tłumaczyć ludziom. Tłumaczy się ktoś, kto w swoim umyśle bierze pod uwagę, że jest w błędzie. On się tłumaczy. Ja nie mówię o tym, że ktoś ciebie pyta szczerze i ty odpowiadasz mu na pytanie, bo to jest rzecz normalna, że jak ktoś cię pyta, to ty mu odpowiadasz. Ale tutaj są stawiane zarzuty. Jezus się nie broni przed tymi zarzutami i on w ogóle w żaden sposób nikogo też w to nie miesza. Mówi, oni go pytają o uczniów, gdzie są twoi uczniowie? No on mówi, to szukajcie ich. Szukajcie ich, jak chcecie ich znać. Ciekawą rzecz tutaj mówi, że ja jawnie mówiłem światu, tutaj pokazuje wzorzec i uczyłem w synagogach i świątyni, czyli on nie robił niczego potajemnego. Czyli on nie uczył ludzi w jakiejś skrytości. O właśnie, on, co to jest przeciwne, on nie tworzył sekty.
Nam się zarzuca, że jesteśmy sektą, natomiast on nie tworzy sekty. On robi coś jawnie, on robi coś tak, że to widać nie tylko publicznie, ale też po ludziach, do których mówi. Że u nich to się tak odbija, no, w sposób zewnętrzny. Mówi potajemnie, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem potajemnie. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi. To było ciekawe, zobaczcie. Jezus dostaje w twarz za to, że nie odpowiada arcykapłanowi tak, jak arcykapłan by chciał. A przecież w ogóle w relacjach międzyludzkich jest rzeczą normalną, że jeżeli ktoś cię o coś pyta, to teraz powinien przyjąć twoją odpowiedź, a nie myśleć, że odpowiesz mu tak, jak on chce. Czasami kontaktują się ze mną ludzie, często dosyć nawet, i oni zadają mi pytanie, po czym sami na te pytanie sobie odpowiadają w rozmowie na przykład ze mną. I ja mówię: ale czemu to robisz? Zapytałeś mnie. No tak, ale mam inne zajmy, no więc po co mnie pytasz? Oni go pytają i te pytanie już w sobie zawiera oskarżenie. Kiedy jesteś człowiekiem Bożym, to wiele pytań uwolnionych w stosunku do ciebie będzie miało już u swoich podstaw sąd nad tobą. Nawet pytań. Trzeba być czujnym w Duchu Świętym na to, naprawdę. Jezus, to nie jest pierwszy przypadek. Jezus miał wiele takich przypadków. I właśnie oni go coś pytali, a on im nie odpowiadał, tylko mówi: czemu mnie kusicie? Czemu wy to robicie? On rozpoznawał to. Wiecie, uważam, że dawał nam przykład do tego, abyśmy nie byli takimi durniami życiowymi. Żebyśmy nie myśleli, że ktoś nas pyta i teraz my musimy wyłuszczyć mu wszystko i to tak, jak on sobie życzy. Nie. A był za to bity. Za to, że nie chciał robić tak, jak system mu kazał. Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij. To jest bardzo mocne. Ja przez to straciłem wielu przyjaciół, wiecie? Przez to, że ja tą prawdę w ogóle przyjąłem do swojego serca. Ludzie mi coś zarzucali, ja mówiłem: udowodnij mi to. Przedstaw mi argumentację. Nigdy nie spotkałem się z argumentacją. Nigdy. Zawsze było: bo ja się z tym nie zgadzam, bo ja mam inne prowadzenie, bo do mnie Bóg mówi to czy tamto. Jeśli źle mówię, udowodnij. To jest mesjańskie. Udowodnij mi to. Pamiętacie, on już wcześniej potrafił stawać i mówić: kto z was jest w stanie udowodnić mi grzech? Udowodnij mi to. A jeśli dobrze powiedziałem, czemu mnie bijesz? Jezus konfrontował ludzi. Ale dlaczego tak robisz? Czemu mnie uderzyłeś? Tutaj wielu ludzi mówi: no tak, a gdzie indziej jest napisane, nadstaw drugi policzek. Ale Jezus nie robił nic, co mogłoby być na pograniczu prawdy. Nadstawienie drugiego policzka, w cudzysłowie, tak, dotyczy tego, że człowiek nie nosi urazy do kogoś i jest gotów, mimo bycia zranionym, nadal kochać. To znaczy nastawiać drugi policzek. Ale co nie oznacza nadstawiać drugi policzek? Drugiego policzka nie nadstawia się wtedy, kiedy jesteśmy
a w miejscu, gdzie mamy konfrontować kłamstwo. Często słyszę od ludzi wierzących, no już to zrobiłem dla świętego spokoju. Ja wiem, dlaczego? No dla spokoju, ja wiem, ale jak to? Ja jestem na przykład upierdliwym człowiekiem w pewnych sprawach. Na przykład, jeśli z kimś rozmawiam, to ja brnę do końca. A dlaczego ty tak uważasz? W ogóle weź mi to wyjaśnij. Ostatnio, no teraz byliśmy nawet z rodziną tam w górach i siedzimy przy stole w restauracji i syn mój Wiktor siedzi naprzeciwko mnie i tam coś powiedział. Ktoś tam rzucił jakiś tekst, jakiś tam swój pogląd. Nie? Ja siedzę, jem mięso z kapustą. Mówię do niego, a dlaczego tak uważasz? Bo ja tak uważam. Ja mówię, posłuchaj, no nie tak cię wychowałem. No nie wychowałem cię w ten sposób. No masz 24 lata. No nie bądź kretynem, no. Dlaczego tak uważasz? I siedzę i się patrzę na niego, mówię. On mówi, no bo... Ja mówię, no bo co? I on rzucił tekst. Ja mówię, to jest twoja subiektywna opinia, która nie ma żadnych podstaw dowodowych. Wiecie, że ludzie tak nie lubią rozmawiać? Ludzie by chcieli rozmawiać w taki sposób, że rzucą coś. Rozumiesz? I teraz oni by chcieli, żebyś ty się z tym zgodził albo to przemilczał. A ja na przykład w interakcjach z ludźmi nie robię takich rzeczy. Ja nie puszczam tego mimo uszu. Dla świętego spokoju. Wiecie czemu? Bo mi nie zależy na świętym spokoju z ludźmi. W ogóle. W ogóle mi nie zależy na świętym spokoju z ludźmi. Dlaczego? Bo ja mam pokój sam w sobie. Ja nie potrzebuję nie mieć konfliktu, żeby być uspokojonym. Bo ja mogę mieć konflikty i być spokojny. Bo ja mam pokój, który przewyższa wszelki rozum w środku. I nie zamierzam unikać konfliktów. Chociaż mnie tego uczyła moja matka, nieopatrznie. Uczyła mnie, żebym unikał konfliktów. A konfliktów nie należy unikać. Rozumiecie? Przez życie trzeba iść jak Jezus. Idziesz przez życie. W jednym dniu jest prosta, piękna droga. Rosną kwiaty, śpiewają ptaki. A w drugim dniu sypie śnieg, jest ślisko i trzeba uważać. A w trzecim dniu stoją zbójcy przy drodze. Ale się idzie. Rozumiecie? Nie unika się konfliktu. Nie przychodzi się na drugą stronę, jak kogoś biją. W jakim celu? Czemu miałbym to zrobić? Czemu miałbym nie wejść w ten konflikt? Dlaczego? Skoro on dotyczy mnie. Oni mu zadają pytania tutaj. Człowiek go uderza w twarz, a on mówi do niego, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij mi, czyli uargumentuj mi mój błąd. A jeżeli nie powiedziałem źle, czyli powiedziałem dobrze, bo nie ma innego wyjścia. Albo powiedziałem źle, albo dobrze. Jest czarne i białe. Rozumiecie? Tak i nie. Więc jeśli powiedziałem dobrze, to dlaczego mnie uderzyłeś? No, to jest szok. I odesłał go Annasz, związanego do arcykapłana Kajfasza. Oni nie umieli z nim rozmawiać. Czasami do mnie mówili ludzie, mówi, z tobą się trudno rozmawia. Ja mówię, naprawdę? Naprawdę się ze mną trudno rozmawia? Dlatego, że na przykład interesuje mnie meritum sprawy, albo twoje zdanie, albo pytam cię o argumenty. Czemu wam to mówię? Bo ten świat jest pełen przedziwnej formy powierzchowności. Powierzchownie się żyje i powierzchownie się sądzi. Kościół jest przesiąknięty
tym systemem, który jest w świecie. Płasko żyją, płasko sądzą. A Jezus taki nie był. Stawał przed konfliktem, to szukał rozwiązania. Bo tutaj do końca szuka rozwiązania. Bo to, że on rzuca tym ludziom, nie wiem, czy wy kiedykolwiek widzieliście taki film fabularny, on się nazywa Szata. To jest stary film. Jak będziecie mieli kiedyś ochotę, to sobie go obejrzyjcie. Szata. Ten film Szata jest o historią żołnierza rzymskiego, który wygrał szatę Jezusa. W ogóle fabuła, w ogóle piękny film. Jest taki, z tamtej epoki film fajnie zrobiony, tylko że no to stary film, od 30 par lat na ten film, nie? I on tą szatę wygrywa, ten żołnierz. I on, no tam dalsze jego losy, po prostu gdzieś idzie dalej służyć, ma tą szatę. I on zaczyna rozmyślać o Mesjaszu. O tym człowieku, on nie wie, no Mesjasz jest jeszcze, ale o tym człowieku, to ta szata do niego należała. I tam są takie różne zajawki, też jeżeli chodzi tutaj o Jezusa, takie. Ale generalnie on przygląda się na tą drogę, czy ta droga, którą szedł Jezus, ona bardzo mocno dała się we znaki ludziom, wiecie. Że to jakby ten Jezus był problematyczny. Taki nieoczywisty, taki niezgadzający się na każdą formę takiej płaskości na tym świecie. Dlaczego ty mnie pijesz? Wiecie? Nie było skulenia się i wiesz, Boże, ratuj mnie. Dlaczego mnie uderzyłeś? Dlaczego mnie uderzyłeś? Dlaczego tak się zachowujesz? Czemu tak reagujesz? Czasami ludźmi rozmawiam, ktoś tam reaguje jakoś dziwnie, odwrotnie, nie? Odwrotnie reaguje. Ludzie myślą, że w ogóle ma, że ludzie sobie dają pozwolenie, wiecie, ludzie sobie dają pozwolenie reakcji odwrotnej. Jest jakaś reakcja, oni odwrotnie reagują. Na przykład mówi się do nich prawdę, prawda? A ten człowiek się denerwuje na ciebie. Mówię, dlaczego się denerwujesz? Czemu się denerwujesz? Ja pamiętam, jak dzieci nasze dostawały na tyłek lanie. I zaraz po laniu, dziecko było osadzane przeze mnie, patrzyłem na niego i mówię tak, wiesz, że nie masz prawa mnie nienawidzić. Nie możesz mi tego ukazać. Po drugi raz dostaniesz. To by twoje dzieci nasze. Bo to są chore reakcje. Wiecie, o co chodzi? Bo tym jest, w ogóle ojciec dał na tyłek dziecku i dziecko teraz nienawidzi ojca. Rozumiecie? No nienawidzi ojca. A dlaczego ty mnie nienawidzisz? Bo cię dałem na tyłek? Z tym ojcem twoim, o co ci chodzi? W ogóle nieadekwatna reakcja. Jezus konfrontował to wszystko. Dlatego spędzam na tym troszkę więcej czasu, troszkę więcej tutaj zdań o tym mówię, bo ta konfrontacja jest bardzo, bardzo ważna dla naszego życia. Ja sobie dzisiaj w sprawach dla mnie istotnych, bo ja nie mówię, że w sprawach nieistotnych nie przechodzi się obok. W ogóle ja obok spraw nieistotnych w ogóle przechodzę obok. W ogóle mnie one w ogóle nie interesują. Sprawy nieistotne mnie w ogóle nie interesują. W ogóle. Ale sprawy istotne mnie interesują. Ja w nich muszę być konsekwentny i iść głęboko. Często ludzie by nie chcieli rozmawiać, nie chcieliby się wyrażać. Tak uważam, bo tak uważam. Wow, ale wolność. No rzeczywiście. Strasznie wolny człowiek jest. Kiedyś nawet ktoś do mnie powiedział, mówi, do ciebie to bez argumentu podejść nie można. Ja mówię, chwała Bogu. To znaczy, że prawidłowo żyje i prawidłowo pójście. Jak do mnie nie można podejść bez argumentu. Bo znowu ja do nikogo nie podchodzę i bez argumentu do niego w ogóle nie mówię. Ja w ogóle od lat nie przyszedłem do kogoś, nie powiedziałem, wiesz co, weź to zrób, bo ja tak chcę. Ja. To w ogóle,
Jak możemy wszystko powiedzieć? Ja czasami słyszę, słyszałem, bo już sporo czasu nie słyszałem, dzięki Bogu żywemu, jak w różnych kościołach się mówi, a dlaczego to zrobić? Bo jestem pastorem i to zrób. Pastorem jesteś i to zrób. To jest argument? To jest argument? Jaki argument? Jezus tak nigdy nie zrobił. Jezus nigdy nie powiedział takiej rzeczy, zrób tak, bo ja jestem Mesjaszem i tak trzeba zrobić. Nie ma takiego, on zawsze ludziom pokazał prawdę, na której podstawie tą rzecz należy zrobić i zostawiał to do ich osądu. Nie chcecie tak zrobić, to wasze klocki. Ale nigdy nie powoływam się na swoje bóstwo, wiecie? Nigdy. Jest napisane, on się wyrzekł bóstwa. Wyrzekł się. Że się nigdy nie powołał na bóstwo. Nigdy. To jest najlepszy numer. Nie wiem, czy dogłębnie to rozumiecie, bo chodzi o to, że on w duchu się nigdy na bóstwo nie powołał nawet. On nigdy w duchu nie stanął inaczej, jak tylko człowiek wypełniony Duchem Świętym. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Że te wyrzeczenie się bóstwa to spowodowało to, że Jezus, kiedy nawet uderzał w siły demoniczne w duchu, to on był tam człowiekiem wypełnionym Duchem Świętym. On jakby zamknął się na bóstwo. On się nigdy nie powołał na swój stan w ogóle jako Boży Syn. Nigdy. Wysty piąty. A Szymon Piotr stał i grzał się. To jest dobre. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Drugi raz. Rzekł mu jeden z osób arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza, na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, aby móc spożyć wieczerzę paschalną. W ogóle hipokryzja najwyższego rzędu. Oni prowadzą Jezusa jako według nich oszusta, podającego się za Bożego Syna. Na zamek Piłatowski, tam gdzie jest Kajfasz. Przepraszam, tam gdzie był Piłat, od Kajfasza chyba do Piłata. Oni tam nie wchodzą, bo oni się boją skalania. Zobaczcie, religia jest przeciwna. Mówi tak, nie mieszamy się w politykę, bo polityka to nie jest nasz dział. A z drugiej strony siedzą w polityce po kokardki. Rozumiecie? Czysta religia. Idą do politycznego władcy, do Piłata. Idą do Piłata, żeby wydał wyrok na Jezusa, a jednocześnie nie wchodzą do Niego na salony, bo oni są Żydami, a On nie jest Żydem i oni się skalają, kiedy tam wejdą. Szok. Rozumiecie? Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. No i to jest mistrzostwo świata. To jest właśnie, to jest to, za co ja nienawidzę religii. Oni w ogóle twierdzą, że oni wiedzą na pewno, że on jest złoczyńcą. Zero dowodów. Wiecie, że Jezusa skazali bez dowodów? Bezprawnych dowodów mu skazali. Ja nie mówię o innych sprawach. Bezprawnych dowodów. W tamtych czasach powinni mieć prawne dowody. Trzeba było mieć prawne dowody w tamtym czasie. Zarówno ze strony Rzymu,
jak i ze strony w ogóle judaizmu. Ale religia taka jest. Religia twierdzi, nie, my mamy rację. Czasami słucham, jak ludzie się wypowiadają o Kościele katolickim, jak my możemy nie mieć racji, przecież my 2000 lat jesteśmy Kościołem. Szok. Jak my możemy nie mieć racji? Ja mówię, ale jak to? Teraz mnie szykanuje taki człowiek. Słuchajcie, jak ze mną jedzie, w 1920 się urodził. Ty, 98 lat ma i mi urąga. Głupi jest jak but. Ty, co to w ogóle jest? Wiesz, o co chodzi? Wyzywa mnie od takim jeszcze językiem do mnie pisze, takim językiem starych ludzi. Młodzian do mnie mówi, że jestem. Łysy, gruby i głupi młodzian, mówi, jesteś. W ogóle, ja tak siedziałem, mówię, nie, no nie wierzę, że mnie szykanuje 98-letni człowiek. No mówię, już by mu się nie chciało, już by, kurczę, już by, rozumiesz, o co chodzi, jakby nie wiem, co. No jakby się, nie, jedzie ze mną. Rozumiesz? Wiek niczego nie zmienia. Można być starym i głupim. I można być 2000 lat instytucją i w tej instytucji można po prostu być tylko i wyłącznie hańbą Bożą. Gdyby nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go dobrze. No koniec. No to jest argumentacja, słuchajcie. Po prostu to jest nieporozumienie. I rzekł im Piłat, weźcie go i osądźcie według waszego prawa. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Koniec. No to jest w ogóle nieprawda, że im nie wolno było nikogo zabijać. No. Oni mogli normalnie zabijać. Można było ukrzyżować, nie ukrzyżować, tylko ukamienować na przykład człowieka, dlatego że szabat łamał. Mamy precedensy w ogóle w Piśmie Świętym. Chłopak poszedł nazbierać gałęzi w sobotę, wzięli go, utłukli kamieniami. Wszyscy rodzice pierwsi rzucali. No błagam cię. Oni mieli prawa? Ile mieli praw do zabijania? Nam nie wolno. Dlaczego nie wolno? Zobaczcie, religia jest okropna. Oni wiedzieli, że nie mogą go samodzielnie zabić na podstawie prawa judaistycznego, bo to jest niesprawiedliwe wobec Boga. Jest petarda? To oni teraz go biorą i prowadzą go do świeckiego w ogóle przywódcy i mówią, to ty go zabij. My nie, a my będziemy czyści wobec Boga. To jest w ogóle szok. Kiedyś Derek Prince, on kochał Izrael. On kochał Izrael. Natomiast jasno określał, że judaizm to jest satanistyczna religia. To satanizm, mówi, jest. On opowiada taką fajną historię, mówi, byłem w takiej rodzinie żydowskiej. Zaprosili mnie do siebie, do domu. Właśnie był szabat, byliśmy razem w domu u nich. Siedzimy przy stole i ta Żydówka mnie pyta, mówi tak, panie Prince, czy pan naprawdę uważa, że Jezus Chrystus, że Jezus, ja nie mówię o Chrystus, że Jezus, on wstał z martwych? A Derek Prince mówi, a ja uwielbiałem tę sytuację. Przybliżyłem wzrok przez stół do niej i mówię, proszę panią, nie tylko uważam, że wstał z martwych, ale uważam, że żyje. I to nawet we mnie. I ona mówi, wstała, odeszła krok od stołu, to demoniczne było, rozumiesz? I mówi, pan jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Ale jak mówi, no chyba kolacja dobiegła końca w takim razie. Rozumiecie? Chodzi o to, że judaizm to był przeciwny twór. Tego nawet nie można określić jako religię Bożą. Bo to ciężko określić, co to było. To była taka hipokryzja, taka, że się w głowie nie mieści. Oni wszystko byli w stanie przekręcić przez te lata na swoją w ogóle korzyść, na swoje kopyto.
Nad nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowa Jezusa, który wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? Zobaczcie, on do końca swoich dni tu na ziemi, w tej formule, pociągał ludzi do myślenia. On się, widzicie to? On się nie broni wewnętrznie. Tam nie ma w ogóle lęku w tym człowieku. To znaczy, jego ciało może drżeć w cudzysłowie, jego psychika może odczuwać lęk. Ale jego umysł jest stały. Stały, silny umysł. Emocje nie rzucają nim na prawo i na lewo. Trwa tam wierzy, jest mu ciężko. Już jest zbity. Wielkie bicie dopiero przed nim. Ale już jest zbity, jest sponiewierany. Ale co robi? Uczy Piłata. Uczy. Wpływa na niego. Rozumiecie? Znam historię pewnego człowieka. On ją słuchałem jej na kasecie. Lata temu na kasecie, takiej magnetofonowej jeszcze. Opowiadał mi swoje świadectwo. Pochodził z Mazur, z tamtych terenów, jakichś wiosek mazurskich. Był kretynem totalnym. Chlał, wąchał klej, w ogóle dury. I kradł. I tam w jednej z tych miejscowości, właśnie gdzie on tam mieszkał, był zlot chrześcijański. Chrześcijańskiej młodzieży tam przyjechali różni ludzie, różni młodzi ludzie. I on chciał chlać, nie miał pieniędzy, numer taki był. I on wziął nóż i tam chciał kogoś tam napaść i mu zabrać jakieś tam rzeczy. I kiedy tam podchodził pod ten obóz, zobaczył dziewczynę, która stała obok. Była w obozie, na obrzeżach obozu. Młoda dziewczyna. Podszedł do niej i ona miała łańcuszek z krzyżykiem tutaj na szyi. Złoty. I on mówi, dawaj to. I nóż ten wyjął. Mówi, dawaj ten łańcuszek. A ona mówi do niego, nie dam ci tego łańcuszka. Mówi, ale mówi, mogę ci powiedzieć, mówi, że Bóg cię kocha. On mówi, dawaj ten łańcuszek, bo cię dźgnę tym nożem. I ona powtórzyła mu. I on ten nóż jej wbił w klatkę piersiową. I on mówi takie coś. Ja jej wbiłem nóż w klatkę piersiową. Dźgnął ją tym nożem w klatkę. Krew jej lała się. On jej ten łańcuszek szarpie, a ona mu mówiła Ewangelię. Ta dziewczyna stała tam zakrwawiona i mówiła mu Ewangelię. Ten człowiek przez 2 tygodnie nie mógł do siebie dojść. Pił, mało się nie zapił. Obóz się skończył. Dziewczynę dawno zabrało pogotowie, a on poszedł pijany na lokalny komisariat i powiedział w ogóle, co zrobił i że nie może tak dłużej żyć, bo do piekła pójdzie. Oczywiście policjanci go zelali pałami i wyrzucili poza komisariat, bo to lokalny medel był. Rozumiecie? I on się nawrócił. Nigdy nie poniósł konsekwencji za to. Mówił, że nigdy tej dziewczyny nie spotkał w swoim życiu więcej. Ale to mówi, że ona z krwawiącą klatką piersiową stała przed nim i głosiła w ogóle Ewangelię, to doprowadziło go do tego, że on się spotkał z Bogiem. Że pokuta tego człowieka była tak głęboka. Jezus do końca służył człowiekowi. Do ostatnich dni. On mówi do Piłata w ogóle, czy sam od siebie to mówisz? Porusza jego sumienie. Porusza jego umysł. Porusza. Czy sam od siebie to mówisz? Czy ktoś ci powiedział o mnie? Powiedział Piłat, czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd. Jezus mówi tutaj bardzo ważną rzecz, że On stąd nie pochodzi. Dlatego też nie liczy na przychylność tutaj. Nie liczy na ochronę tutaj. Tego środowiska, którym jest ten świat wypełniony. Mówi, ja nie jestem tu, bo gdybym był stąd, to wszystko wokół by mi służyło. Ale ja nie stąd. Mogę pytać, że jesteś królem żydowskim. Nie. Nie. Gdybym był królem żydowskim, to słudzy moi by mi tutaj służyli. Ale ja nie jestem z tego świata. On mentalnie tak uważał. On nie uważał się za człowieka stąd. Dlatego też nie liczył na to, że ten świat będzie mu przychylny. Wystarczy, że człowiek nabierze tej mentalności. Wystarczy, że będzie miał przeświadczenie, że nie jest stąd. Więc jeśli nie jestem stąd, to dlaczego świat ten miałby być mi przychylny? Po co? Z jakiej przyczyny? Przede stąd. Jak jesteś gdzieś obcy, w innym kraju, jesteś nie stamtąd. Nie znasz języka, ludzie cię nie znają. Rozumiesz, co chodzi. Nie pochodzisz stamtąd. Jesteś spoza. Jezus był spoza. Wielu ludzi by uniknęło frustracji, gdyby myśleli jak on. Rzekł wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. On mówi, ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie. On pokazuje, po co tu jestem. Przyszedłem, jestem, aby dać świadectwo prawdzie. W ogóle, wiesz, jak sobie to dobrze można ułożyć naprawdę w głowie? Po co tu jestem na ziemi? Mam jeden cel na ziemi. Mam na tej ziemi dać świadectwo prawdzie. W słowach, w czynach, w zachowaniach, w emocjach, w relacjach, w biznesach. Mam dać świadectwo prawdzie. Jest ciekawa rzecz. Kto jest z prawdy, kto z prawdy jest, głosu mego słucha. W ogóle, co to znaczy, kto jest z prawdy? Czyli kto pochodzi z mentalności prawdy. To jest jedno z takich ukrytych potwierdzeń, jak to jest z tym, że się widzi Boga przed zesłaniem na ziemię. I jak to jest, że jedni są na Nim skupieni, a inni nie? Ci, co są na Nim skupieni, są zafascynowani prawdą od początku. Ja od początku prawdy szukałem na ziemi. Od początku, jak tu chodzę po tej ziemi. Ja zawsze szukałem czegoś, co było nawet dalekie dla mnie. Ja nawet tego nie potrafiłem ująć, czego. Ale mi zawsze czegoś brakowało. W środku.
jakbym tęsknił do siebie. Ja dzisiaj to umiem nazwać, umiem się wypowiedzieć. Ale tak jakbym tęsknił. Przez całe moje życie za czymś tęsknił. Za czymś ulotnym, nienazwanym. I człowiek tak chodził po tej ziemi i szukał, tu szukał, tam szukał, w wodzie szukał, w narkotykach szukał, w innych rzeczach szukał. Nie wiadomo, co tam chciał znaleźć. Sam nawet nie umiał powiedzieć, czego szukał. Obok żyli ludzie, którzy normalnie se żyli, byli zadowoleni. A człowiek tak chodził i szukał, i szukał. I wreszcie gdzieś natknął się na tą prawdę. Powiedział, wow, 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 o to mi chodziło tutaj, o to mi chodziło. I każdy, kto się narodził na nowo, to trochę pamięta, bo to w ogóle nie, to o to mi chodziło, aha. Ja tego szukałem, nazywałem to różnie. Ja różnie to nazywałem, różnie. Różnie. Ale do tego szukałem. Całe życie. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? Prawda stała przed nim, patrzył mi w oczy, ale nie widział jej. A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy. Nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Religia wolała bandytę. Wolała bandytę niż świętego człowieka. Kiedyś, jak się człowiek cofnie do początków powstania Kościoła katolickiego i papiestwa, jak kiedyś może mieliście chęć, czy nie, czy może nie, przyjrzeć się temu, tam był mord za mordem. Tam papieże dopadali jak muchy. A nie daj Boże, jak się pojawił jakiś taki papież, który chciał jakiejś formy reformy, jakichś zmian, ginął pierwszy. Rozumiecie? Ginął pierwszy. Nie chcieli Jezusa. Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego mówili, witaj król żydowski, wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im oto, wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Biczowanie było formą przesłuchania. Po biczowaniu większość ludzi przyznawała się nawet do tego, że mają ją bronić. Rozumiecie? To ludzie się przyznawali do czarów, rozumiecie? Przyznawali się do wszystkiego. O
to wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajdują. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym, i rzekł im Piłat: oto człowiek. W ogóle ten obraz Jezusa ubiczowanego, zalanego krwią, w koronie ścienia i w płaszczu królewskim, w królewskim purpurowym płaszczu. To jest proroczy obraz człowieka, jakiego widzi diabeł. Człowieka, jakiego chce widzieć diabeł. Człowieka bezradnego. Człowieka, który uważa się za króla, a jednocześnie nic nie może. Mam wrażenie, że wielu chrześcijan tak wygląda w duchu. Jak Jezus wtedy. Zakrwawieni, sponiewierani w królewskich płaszczach i w koronach ścierni. Oto człowiek, ale nie z perspektywy Bożej. Z drugiej strony obraz pokazujący, że Jezus rzeczywiście był człowiekiem. Oni uważali, że też liczyli nawet na to, niektórzy z nich przynajmniej, że tutaj się coś pokaże, jakaś forma nadnaturalności, może, że go Bóg uratuje. Zresztą potem takie teksty padają. Ale nie, on był po prostu człowiekiem. Bo on utożsamił się z tym obrazem zmaltretowanego człowieka w duchu. To obraz niezbawionego ducha człowieka. Rozumiecie? Który diabeł chce utrzymać cały czas w takim stanie. To wiele obrazów proroczych. Wiele obrazów proroczych. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyczeli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się zląkł. I znowu, i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, a Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Widać, że Piłat zaczyna się bać. Wielu próbuje odnaleźć takie dobro w Piłacie. Zresztą ten obraz jest tak wyrysowany tutaj. Ja nie próbuję znaleźć żadnego dobra. Nie widzę żadnego dobra w Piłacie. W ogóle. Widzę, że się boi. Boi się, bo zaczyna mieć do czynienia z jakąś formą duchowości.
A oni wszyscy siedzieli w tej duchowości. I Rzymianie, i Żydzi, zresztą Grecy też. Oni widzieli gdzieś jakieś głębie. I tutaj Piłat staje przed takim faktem, a może to będzie fatum jakieś nam. A może coś się zdarzy negatywnego. W ogóle często ludzie, wiecie, że robią tylko dlatego pewne rzeczy, ponieważ wierzą, że jak ich nie zrobią, to fatum na nich jakieś przyjdzie. Nie mają żadnych zdrowych intencji. Nie wolno ulec temu. Po prostu się boją. Strach ma wielkie oczy. Rozumiecie? Ja już się bał. W nim nie było dobra. Rozumiecie? To w ogóle z historycznych źródeł informacja o Piłacie jest taka, że to był kawał sukinsyny, naprawdę. Oni natomiast, ci religijni ludzie, widzieli, że on zaczyna drżeć już przed tą potencjalną siłą duchową, więc wyrzucili argument ostateczny. On się czyni królem. A każdy, kto się podpisuje pod tym, że ktoś się czyni królem, jest przeciwnikiem cesarza. Cesarz był największym bogiem dla Piłata. Większego boga nie było. Zresztą cesarze lubili nazywać się bogami w tamtym czasie. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, doprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, mamy cesarza. Ostateczny manifest religii. Pamiętaj. Religia zawsze opowie się za widzialną władzą. Zawsze. Coś wam powiem. Ja jestem antyekumeniczny. Od A do Z. Dlaczego? Dlaczego ja tutaj nie daję palca włożyć w tym temacie? Bo ekumenia jest tylko na poziomie religijnym, rozumiecie mnie? Nie ma ekumenii żadnej na poziomie duchowym. Nie ma, takie coś nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ ekumenia, ona próbuje odnaleźć punkty styczne na poziomie zależności od czegoś widzialnego. Punkty styczne. Ja przyprowadziłem wielu ludzi do Jezusa, naprawdę. I wielu z tych ludzi zostało w Kościele katolickim, na przykład w Kościele katolickim, z tego powodu, że tam była widzialna władza. I to było dla nich nie do przejścia. Widzialna władza była nie do przejścia. Widzialna władza jest w ogóle nie do przejścia dla ludzi. Religia zawsze się będzie odwoływała do widzialnej władzy. W czasie II wojny światowej mamy papieża, który wręcz, można powiedzieć, podpisuje się pod faszyzmem. Prawda? Czemu? Bo Hitler był już największy wtedy. Już nie było większej władzy. To religia się od razu podpisała.
Religia się od razu podpisze pod władzą. Rozumiesz? W tym mieście jest pewien budynek kościoła protestanckiego, który powstał w latach 70. Czy na początku lat 80. już nie pamiętam. Koniec 70., początek 80. W centrum Warszawy jest. I nigdy sobie w życiu nie zadawałem pytań, jakim sposobem ten budynek powstał. Kto im na to pozwolił? Pozwoliła im władza. Ale jak pozwoliła im ta władza? Ta władza nie zgadzała się na takie rzeczy. Rozumiecie? I dopiero po latach się dowiedziałem, że jeden z przywódców tej federacji, kiedy zaczęły być inwigilowane akta współpracowników służb bezpieczeństwa, miał swój kryptonim i swoją kartę. I nie był to jeden, było ich wielu. Dzisiaj dalej zacznie sprawujących swoje urzędy mentorów religijnych świata protestanckiego w tym kraju. Byli współpracownikami służb bezpieczeństwa. Bo religia będzie się bronić w ten sposób zawsze. I podpisze każdy pakt. Dlatego nie chcę się łączyć z niczym, choćby w najdrobniejszym stopniu tego dotyka. Bo to wcześniej czy później będzie chciało wyjść poza duchowy system. Rozumiecie? Nie wiadomo jeszcze jak. Ale będzie chciało. My nie mamy króla, ona mówi religia. Mamy cesarza. Cesarza my mamy. My nie mamy króla. Mamy cesarza. Ja apelowałem do polskich liderów chrześcijańskich, żeby w ogóle mówili do swoich ludzi, żeby bojkotowali COVID. A oni do mnie odpisywali, że wszelka władza od Boga pochodzi i trzeba być jej posłusznym. Co to jest? Religia. To religia. Rozumiecie? Religia. Bo władza powiedziała. Niedługo władza powie, że tylko raz dziennie można srać. Jak pójdziesz drugi raz, to opaska na ręce ci przypomni, że nie powinieneś. Rozumiesz? Trzeba mieć w swoim sercu to, co miał Chrystus. On był poza tym. On tak właśnie odpowiadał. Ten go pyta, jesteś królem żydowskim? Sam mówisz, że jestem. Broń się. Moja władza nie pochodzi stąd. Bo ja nie jestem stąd. Moi ludzie nie są stąd. Moje siły nie są stąd. Wtedy to wydał go na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis, umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Lubił tych Żydów. Nie lubił ich. A napis ten czytało wielu Żydów, bo
bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Dobrze ich załatwił. Mówili wtedy arcykapłani żydowscy, to jest właśnie ciekawe, bo to też jest w ogóle on. A tak władza podchodzi do religii. No. To religia się boi władzy, ale władza religię olewa. I nigdy nie działa proreligijnie. Rozumiecie? Taki związek. Mówili wtedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, co on napisał, to on napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali, patrzcie, to też jest ciekawe, bo to też trzeba umieć prorocze zobaczyć taką rzecz. Nawet gdy ginie człowiek Boży, to siła namaszczenia jest tak wielka, że w ogóle jest tabliczka ewangelizująca na jego krzyżu nawet. Rozumiesz? Coś ci powiem. Jak będziesz chodził z Bogiem krok w krok, będziesz wypełniony Duchem Świętym, to ludzie, którzy będą przechodzili koło twojego grobu, będą odczuwali namaszczenie. To będą chodzili na święto zmarłych i przechodząc koło twojego grobu będą odczuwać namaszczenie. Mnie na przykład coś takiego interesuje. Rozumiecie? Do tej pory ludzie jeżdżą na grób Smitha Wigglesworta, kładą się na nim i namaszczenie przyjmują. Z kości. Powie, jak to działa? No normalnie. Wierzą i ciągną energię. To proste. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię, a ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana, jak świecznik. Jezus cały był symboliką proroczą, cały, od góry do dołu. On prorokował każdym swoim aspektem. W ogóle jak czytacie Jezusa, jak czytacie w Ewangeliach o nim, przyglądajcie się. On wszystkim prorokował. On nawet miał w ogóle zewnętrzną w ogóle suknię uszytą z jednej części materiału, tkaną. Wiecie, że to się nie robiło tego. To było wyjątkowo, szczególne. To jak świecznik, jak menora, musiała być wykuta z jednego kawałka złota. Nie wolno było jej lutować. Nie wolno było dolutowywać tych kwiatków, które są na wieży, tych lichtarzyków, tych kawałków. Trzeba było go wykuć, tak? Bo to jest symbol Kościoła. Jedności Kościoła. I ta szata też jest symbolem Kościoła. Absolutnego zjednoczenia w Duchu Świętym. Rozumiecie? Kościoła, który jest na ziemi i w niebie. Jest jeden organizm. Jeden organizm. Kto do niego należy? Bóg jedyny wie. Każdy z nas powie za siebie, ja na pewno tam jestem. Kto jeszcze? Zobaczymy. Ale generalnie to jest jednolita rzecz. Wtedy rzekł jeden do drugiego, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego. Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia,
którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki niewiasto, oto syn twój. No, werset, na którym Kościół katolicki zbudował zastępczą ofiarę Marii chyba. No niekoniecznie, nie zupełnie, ale na pewno postanowił ją orędowniczką zbawienia. A werset ten jest jedynie tym, co w tamtym czasie było przekazaniem opieki nad sędziwą matką, której tak naprawdę w tym momencie Jezus był jedynym żywicielem, bo Józef już tutaj nie żył. Rozumiecie? A więc dbać nakazał o swoją matkę, swojemu uczniowi Janowi, bo tak to się robiło. Wyznaczało się po prostu kogoś, kto miał wtedy o matkę dbać. Matkę, czy też żonę, czy też córkę, jeśli nie miała opieki. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Czemu ją wziął do siebie? No bo ona była już wiekową kobietą. Tak? Na tamte lata wiekową kobietą. W dzisiejszym czasie by nie była wiekową kobietą. W tamtych latach była wiekową kobietą. I trzeba było się nią po prostu opiekować, dawać jej jeść. Dawać jej dach nad głową. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiągniętą ochcem, podali mu do ust. Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. On mówił, że pragnie, że chce, myśleli, że chce pić. Dawali mu pić. Naprawdę tam jest jeszcze ciekawa rzecz, bo to ten płyn, który był, to nie była jedynie woda z octem, tylko tam była jeszcze taka żółć. I ta mieszanka tworzyła substancję przeciwbólową. Podawano ją więźniom, którzy bardzo cierpieli. A nie dlatego, że Rzymianie byli miłosierni. Nie. A dlatego, że nie chcieli słuchać krzyków więźniów. Rozumiecie? Po prostu. Wiecie, co myślę? Że on tak doskonale wiedział, co robi, że to jest aż zatrważające. Był tak świadomy. Rozumiecie? Był tak świadomy. Tam się nie działo nic na jakimś spontanie. Po prostu. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostały przez szabat na krzyżu, albowiem dzień tego szabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Łamano im, żeby szybciej umarli. Więźniowie na tych nogach podnosili się. Jezus akurat miał przybite nogi. Ci, którzy mieli nogi przywiązane, czasami bywały podstawki pod nogi. To nawet było gorsze, dać komuś podstawkę pod nogi. Bo im łatwiej się na tym krzyżu wisiało, tym się dłużej umierało. Rozumiecie? Na krzyżu można było umierać 2 tygodnie, wiecie? 2 tygodnie. Przyszli więc żołnierze i połamali kolenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli go, że już umarł, nie połamali jego nóg. Więc jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał tym świadectwo. Jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
bowiem stało się, aby się wypełniło pismo, kości jego nie będzie złamane. Wiecie, że Jezus, na Jezusie się wykonały wszystkie proroctwa Starego Testamentu, które mówiło o Mesjaszu. Wszystko. To się bierze dzisiaj jako materiał dowodowy tych zajęć. Oczywiście nauka nie jest w stanie tego tak klasyfikować, ale jeżeli chodzi o materiał dowodowy śledczy, to są bardzo silne dowody. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą tego, zobaczą kogo przebodli. No i to było grube proroctwo. Zobaczą tego, którego przebodli, oznaczało, że wstanie z martwych. No, zobaczą fizycznie tego, którego zabili. A potem prosił Piłata, Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem. To był ten to mistrz, Józef z Arymatei, potajemny uczeń Jezusa. Z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Co ciekawe, był potajemnym uczniem, zauważcie to, kiedy Jezus żył. Ale kiedy umarł, on się ujawnia. Wydawałoby się to nielogiczne, bo uczniowie byli ścigani przez władze rzymskie, oczywiście pod wpływem działań Żydów, po śmierci Jezusa, a nie przed. Czyli przed śmiercią Jezusa nie było niczym niebezpiecznym być uczniem Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? Prześladowania uczniów Jezusa zaczęły się po śmierci Jezusa. I jest bardzo ciekawa rzecz, dlaczego Józef z Arymatei, człowiek posiadający bardzo duży majątek, decyduje się na to, żeby ujawnić się w najmniej korzystnym dla siebie momencie. To był strateg. Każdy biznesmen jest strategiem. Żeby zarabiać kasę, trzeba mieć strategiczne myślenie. Czemu on to robi? Powiem wam dlaczego. I to jest bardzo ważna rzecz, którą wam teraz powiem. Śmierć Jezusa, przyjęcie świadomości, że on umarł za grzechy, daje człowiekowi siłę, której nie miał do tej pory. To potężna siła. To mistyczna siła jest. Mistyczna siła. Rozumiecie? Mistyczna siła. Przyjęcie faktu, że grzechy twoje są przebaczone. Przyjęcie faktu. Rozumiesz? Że śmierć cię ominie. Józef to załapał. I się ujawnił. Co ciekawe, żaden z apostołów się nie ujawnił. Żaden z apostołów nie przyszedł po ciało Jezusa. Nawet Janek, który matkę wziął i się matką opiekował. A był pod krzyżem, pamiętacie? To znaczy, że go nie namierzyli. Zgadzacie się ze mną? Był nienamierzony. Nie wiedzieli, że on był uczniem. Ale strach był taki, rozumiecie, że żaden z uczniów nie przyszedł po ciało. Kto przyszedł? Biznesmen przyszedł. Ja często do ludzi mówię, ludzie przychodzą, mówią, kurczę, ja tak ani nie umiem ewangelizować, ani nic, mówię, ja, a co, ale ja mówię, a umiesz zarabiać pieniądze? No umiem, mówię, to zarabię. Zarabia. Pierwszy człowiek w Piśmie Świętym, który zamanifestował swoją odwagę w Mesjasza, to biznesmen. Nie był to apostoł, nie był to prorok, nie był to ewangelista. To był biznesmen. To też uczy pokory człowieka. Przyszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem. Pamiętacie Nikodem?
też się ukrywał po nocach. Przychodził do Jezusa w nocy, bał się przychodzić w dzień. Przed też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny, miry i aloesu, czyli kolejny człowiek, który po Józefie z Arymatei skorzystał z potężnego namaszczenia wynikającego ze śmierci Jezusa. Ale czemu oni też to zrobili? Bo oni byli ukierunkowani na Niego. Jest napisane, że ten był cichym uczniem, tamten drugi też był cichym uczniem. Czyli mimo, że się bali, ale oni Go szukali. Wzięli wtedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradło z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że było blisko, położyli Jezusa. Grób, w którym nikt nie leżał. Miejsce, w którym nikt nie leżał, żaden trup nie leżał. Wiecie, to jest bardzo indywidualne, kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo wtedy umierasz. I nikt przed Tobą nie był w tym miejscu. Nikt przed Tobą nie leżał w tym grobie. To Twój nowy, świeżutki grób. Całkiem nowe życie. Tylko zobacz, od czego się zaczyna. Od grobu. Czysty, wysprzątany jak na święto zmarłych. Grób, od którego zaczyna się zmartwychwstanie. Ale o tym za dwa tygodnie. Będziemy zaraz się modlili, więc.